Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty w takim filmie, jaki naprawdę bardzo lubię, bo dzisiaj zapowiadam kolejny konkurs. Ten konkurs organizowany wraz z firmą Transcend będzie trwał tydzień. Jego zasady są naprawdę bardzo proste, ale słuchajcie uważnie, żeby nie było wątpliwości i niepotrzebnych pytań. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zasady konkursu, te obejmują raptem tylko 4 punkty, z czego oczywiście część dotyczy na przykład czasu trwania konkursu. Tak więc po kolei, pierwszy krok. Ten konkurs jest kierowany tylko do zarejestrowanych użytkowników portalu wideotesty.pl. Jeżeli jeszcze nie zarejestrowaliście się na naszym portalu, to zapraszam. Do góry macie w prawym rogu logowanie, rejestrację. Możecie się zarejestrować, ponieważ login będzie niezbędny do udziału w konkursie. Drugi krok. Musicie polubić nasz profil na Facebooku, naszego fanpage'a. Linki zawsze tradycyjnie są w opisie filmu, także warto tam kliknąć. Również ze strony głównej bardzo łatwo zostanie się przeniesieni właśnie na naszego fanpage'a. Tym bardziej, że to jest konkurs, który jest tutaj organizowany z myślą właśnie o naszym Facebooku. Kolejnym krokiem to będzie również udostępnienie tego filmu konkursowego, który będzie podlinkowany oczywiście na naszym Facebooku, na naszym fanpage'u, na swojej osi czasu. Trzeci krok. Konkurs trwa do 3 marca 2014 roku do północy. I co musicie zrobić? Pod wpisem opisującym konkurs, czyli tym również jest ten film konkursowy, który musicie udostępnić na swojej osi czasu, wstawiacie w postaci komentarza, podając w tym komentarzu swój login właśnie z portalu Widotesty. Nie z Facebooka, nie z YouTube, ale login z portalu Widotesty. I wstawiacie tam zdjęcie konkursowe do tego postu. To zdjęcie konkursowe ma przedstawiać, to może być też jakiś rodzaj grafiki, tak? Co byście wyświetlali na fotoramce właśnie od firmy Transcend 7-calowej, która jest główną nagrodą w tym konkursie, kiedy byście zostali zwycięzcą. Uwaga! Wpisy bez podania autora, czyli loginu z portalu wideotesty.pl, będą po prostu nie brane pod uwagę podczas tutaj losowania. Zdjęcia z kolei o tematyce, wiadomo, no, która się nie nadaje do publikacji szerokiej, będą usuwane. Krok czwarty, wyniki konkursu. Kapituła konkursu tutaj wyłoni 3 najciekawsze propozycje, a sam konkurs jest organizowany w terminie do 3 marca 2014 roku. I jeszcze raz to przypominam, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszym fanpage'u oraz na stronie wideotesty.pl. Co jest nagrodami? Już pokazuję. Pierwszą nagrodą w konkursie jest ta oto cyfrowa ramka od firmy Transcend, model P730. Ta konstrukcja posiada tutaj przekątną ekranu 7 cali i rozdzielczość, która zapewni nam komfortowe wyświetlanie zdjęć, ale nie tylko, również na przykład filmów. To, co jest dużą zaletą tej fotoramki od Transcend, to jest też wbudowana pamięć w ilości 2 GB pamięci. Oczywiście może się to wydawać mało, ale teraz wyobraźcie sobie, że z takiego standardowego kompaktu jesteście w stanie tutaj zapisać nawet do 9000 fotografii. Oczywiście poza tą wbudowaną pamięcią mamy również możliwość odtwarzania tutaj plików zapisanych, czy to na kartach pamięci, czy na pamięci masowej w postaci na przykład pendrive'a. Nagrody pocieszenia, słuchajcie, to te uniwersalne czytniki kart pamięci, również od firmy Transcend oczywiście, które w bardzo prosty, szybki i komfortowy sposób pozwolą Wam na przerzucenie Waszych wspomnień, zdjęć, filmów właśnie na komputer bez konieczności użycia tutaj czytnika wbudowanego lub podłączania aparatu, kamery bezpośrednio do komputera. To zdecydowanie przyspieszy ten proces i będzie po prostu wygodniejsze. Czasu jest tutaj naprawdę dużo. Ja już teraz zachęcam Was oczywiście do dodawania Waszych zdjęć na naszym profilu na Facebooku i wszystkim życzę powodzenia. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na stronie konkursowej, do której link również będzie w opisie naszego filmu. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych filmach. Powodzenia!